Polskie Radio Białystok. Otrzymaliśmy zgłoszenie około godziny 17.37. W zgłoszeniu dostaliśmy informację, że doszło do wybuchu gazu w bloku przy ulicy Żeromskiego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy tą informację. Przystąpiliśmy w tym samym czasie do ewakuacji w asyście policji wszystkich mieszkańców. Została jedna osoba poszkodowana, ewakuowana. Jest to kobieta w wieku 85 lat. Doznała oparzeń drugiego stopnia górnych kończyn. Została przejęta przez zastęp ratowników medycznych. W tym samym czasie prowadziliśmy akcję gaśniczą, także czekamy w tej chwili na nadzór budowlany w celu podjęcia decyzji, co dalej z budynkiem. Zostało poinformowane zarządzanie kryzysowe, które ma podstawić autobus, w którym mają się schronić osoby mieszkające w danej klatce. Dostęp do bloku w tej chwili jest odgrodzony, nie ma możliwości przedostania się osób z zewnątrz. Prawdopodobną przyczyną pożaru i wybuchu tego gazu było rozszczelnienie instalacji na odcinku butla kuchenka bądź w samej kuchence. Doszło do zapłonu, stąd też wybuch. Zostało ewakuowanych 18 osób plus jedna osoba poszkodowana.